Mamy w Konstytucji jasno powiedziane, na czym polega nasza demokracja. Przyjęło się, że to jest demokracja tylko reprezentatywna, a już bezpośrednia to w żadnym wypadku. I niestety ja mam bardzo ostrą opinię i negatywną w stosunku do tych grup rządzących, które przez ostatnie lata jakby zdezawuowały do końca ten zapis konstytucyjny. Moim zdaniem powiedziałbym nawet, że prezydentowi, byłemu prezydentowi w normalnym kraju to by groził Trybunał Stanu za to, co on zrobił z referendum warszawskim na przykład. W imię interesów partyjnych powiedział ludziom, żeby siedzieli w domu albo nie wiem, poszli na grzybki. No takie rzeczy, strażnik konstytucji, tu normalnie Trybunał Stanu, który u nas właściwie jest martwy, raz tam skazali jakiegoś wiceministra za aferę chyba spirytusową i to wszystko, no powinien się nim zająć. Tutaj nie ma jakby odpowiedzialności za to, że jest pewien zapis, który stworzono martwym zapisem. Nie może być tak, że interes partyjny przeważa nad zapisem konstytucyjnym. To są równoważne formy demokratycznego uczestnictwa obywateli w życiu państwa. Jeżeli prawdą jest, jak na przykład pisał profesor Kamiński, że elity zdradziły i realizują nie to, co było zaplanowane wtedy, kiedy dokonywana była zmiana systemu, to nie jest dobrze. To należy te elity zmieniać. Jeżeli jest tak, że ten parlament jest niereprezentatywny, to dobrze by było, żeby te mechanizmy, które są tworzone, zmuszały niejako te siły polityczne do tego, żeby ze sobą współpracować. W moim przekonaniu nie jest dobrze, jeżeli w kraju o takiej kulturze jak nasza, kiedy ludzie nie chodzą na wybory i raczej mamy głosujących, których nazywa się dewiantami politycznymi, no bo jeżeli dewiacja to mniejszość, no to ci, którzy chodzą na wybory, no to są dewiantami. To nie jest dobrze właśnie, kiedy jedna orientacja nawet rządzi zbyt długo. No widać to po Platformie, kiedy to już w tej drugiej kadencji jakby nastąpiło to wypalenie, nie było pomysłu i no stało się to, co się stało. Pyta pan, jaki jest powód? No powód jest taki, że polityka jest marna. Mógłbym bronić polityków, ponieważ politycy są to tacy ludzie, którzy rozwiązują problemy, które po pierwsze same się nie chcą rozwiązać, po drugie nikt inny się tym wcześniej nie zajął, czyli to jest takie mission impossible. I trafia to już na końcu do polityków po to, żeby to próbować rozwiązać. A jeszcze jeżeli aspiracje są takie duże jak w Polsce, ten balon nadmucha się więcej niż gdzie indziej i oczekiwania, że dościgniemy Zachód w rok, dwa, trzy są niczym nieposkromione, no to rozczarowanie w stosunku do polityków jest większe. Jakość elity politycznej, tej rządzącej, moim zdaniem jest dosyć niska, ale to wynika z pewnej sytuacji tworzenia się takich partii politycznych zarządzanych w sposób autorytarny. Czyli nie ma specjalnie zapotrzebowania na kreatywność, a jest zapotrzebowanie na posłuszeństwo, na sprawne wypełnianie zadań, na lojalność. Zawsze było. To nie jest nic nowego, tylko teraz może to wyraźnie widać. Rozumiem, że pytanie dotyczy tego, co w politologii określa się mianem stabilnych demokracji, czyli stabilnego układu dwupartyjnego, że partie rządzą na przemian. Jeżeli patrzeć na stabilność rządów w Polsce, to dobrze. Naprawdę u nas nie dzieje się nic takiego, co by trapiło inne kraje, gdzie zakłóca się ten no przede wszystkim proces rozwoju gospodarczego. Tyle tylko, że u nas w Polsce ciągle brakuje strategii ekonomicznej. Tak naprawdę to my nie wiemy, w jakim kierunku kapitalizmu my zmierzamy. I te dwie partie nic z siebie nie wygenerowały. No może się należy wyjaśnienie, że korporacje kierują się swoim interesem prywatnym, natomiast u nas szkolnictwo, na przykład wyższe, działa w interesie publicznym. Nawet mamy zapis odpowiedni w Konstytucji w tej sprawie, że oświata jest publicznie dostępna. No, mówi się, że jest bezpłatna, co nie jest do końca prawdą, ale ten interes publiczny polega właśnie na tej, jakby na tym szerszym interesie, a nie tym interesie korporacyjnym. Jeżeli pytamy o to, co tutaj zrobić, no jest kilka pomysłów, tylko po prostu musi być wola polityczna co do tego i zgoda, że nasz przyszły rozwój naszego kraju musi opierać się na zasobach kapitału ludzkiego, a ten kapitał ludzki jest ulokowany w uczelniach, w umysłach ludzi, którzy tak jak chińscy doktorzy, których jest w tej chwili najwięcej w Ameryce, którzy wyparli Amerykanów, Hindusi, Azjaci w ogóle, z Korei to samo. Dlaczego nie Polska? W czym my jesteśmy gorsi? Co to jakaś nowa teoria rasistowska, że jesteśmy ograniczeni jako Słowianie w stosunku do innych? Bez sensu. Tylko przyklasnąć. Nie ma innego sposobu na wzrost konkurencji w nauce, na to, żeby polscy naukowcy byli cytowani gdzie indziej, jeżeli nie będzie związku między tym, co się robi w nauce, z praktyką. Jeżeli nie ma rynku na prace naukowe, to po prostu jest tak, jak jest. Więc hasło jest bardzo szczytne, no ale tak jak mówię, na to potrzebne są fundusze. Chciałbym przekazać, że taki portal jest rzeczą bardzo ważną i jego znaczenie będzie rosło, ponieważ ja uważam, że dla demokracji w naszym kraju najważniejsze znaczenie mają trzy czynniki. Pierwszy czynnik to jest uczestnictwo w wyborach, ponieważ to uczestnictwo jest zbyt niskie. Drugie, jak zawsze, jest płacenie podatków. To jest pewien problem, o którym tutaj pan profesor Modzelewski bardzo ciekawie i dużo mówił. I to trzeba też widzieć. Ale trzeci problem dla rozwoju demokracji to jest partycypacja, czyli uczestnictwo aktywne w życiu publicznym. Ja mam pewne obawy związane z tym, że to uczestnictwo nie jest na tak wysokim poziomie, jak mogłoby być, jaki jest potencjał. I takie narzędzia jak portale internetowe, właśnie portale na pewnym wysokim poziomie intelektualnym, są szansą dla ludzi, żeby uczestniczyć i tacy ludzie na tym portalu są. Bardzo serdecznie pozdrawiam wszystkich uczestników, aktywnych zwłaszcza, na portalu i zachęcam tych, którzy czytają, żeby nie wahali się skrytykować profesora, ponieważ profesor jest takim samym człowiekiem jak i każdy i też potrzebuje tak zwanego feedbacku, czyli zwrotnej informacji, czy to jest to, o co chodzi. Dziękuję bardzo i pozdrawiam.